Siemanko, niezłe wdzianko, dzisiaj wasze świętowanko, bo dzisiaj co jest? Dzień dziecka. Dzień dziecka. Ale zanim złożymy wam życzenia i zanim wylosujemy zwycięzcę konkursu na PaySafe Card 20 zł na naszym kanale, to chcieliśmy was poprosić, żebyście wbili do Bartex i Wielki Tata. Link macie gdzieś tutaj, jak dobrze kojarzę. Zostawcie u nich suba, łapeczki pod filmami, komentujcie ich filmy, bo naprawdę warto, bo mają fajne filmy, prawda, Olusiu? A pamiętasz, co głównie robią? Grają. A ostatnio grają w horrory. Wracając do tematu teraz, bo dzisiaj wasze święto, to pierwsze życzenia złoży wam nasz gość, nasz fan, prawda? Który nas ogląda i zobaczcie, marzenia się spełniają. Okazało się, że mieszkamy w tym samym bloku. I mama poprosiła, czy by mógł do nas przyjść. I przyszedł i właśnie bawi się z Olusiem Finksami, prawda? No to złóż życzonka innym dzieciom. Co byś życzył innym dzieciom? Żeby mieli dzisiaj dużo prezentów i żeby siostry, i żeby jak mają młodszego brata albo młodszą siostrę, to żeby dali, to żeby rodzice im dali fajne rzeczy. Fajne rzeczy. Superosko, odlotosko. Olusiu, ty co życzysz wszystkim młodym widzom, które są dziećmi? Ja życzę dużo prezentów, dużo zdrówka, dużo mamonki. Czyli kasiorki, mani, mani, mani. I co jeszcze? Jeszcze dużo zdrówka. Dużo zdrówka. A ja wam życzę, bo chciałbym wam powiedzieć, że wszyscy jesteśmy dziećmi, bo wszyscy mamy mamy i tatusiów, albo mieliśmy. I wszyscy jesteśmy dziećmi, a szczególnie faceci nigdy nie dojrzewają, tak jak ja, tatuś, zawsze trochę dziecinny jestem, prawda? Więc, a ja wam życzę ogólnie, żebyście byli szczęśliwi, mieli pełno uśmiechów na twarzy i żebyście spełniali swoje marzenia jak Jaś, prawda? Spełniłeś swoje małe marzenie, że jesteś u nas? Tak? No to piąteczka, piąteczka, piątka. Ekstra! I teraz czas na losowanko. Włączam tutaj, teraz losujemy na to, poczekajcie, włączam nagrywanie, żebyście widzieli, że już szkujemy. Na 3-4 zacznę przewijać ekran, komentarze, Olek krzyknie, albo nie, Jasiu krzyknie stop, ja wtedy przestanę przewijać, a potem Olek, nie patrząc na ekran, naciśnie i ten, który wybierze, wygrywa. Uwaga, gotowi jesteście? Gotowi jesteście? To nie koło fortuny, bo nie mamy koła fortuny. Uwaga, ja kręcę i w pewnym momencie krzyknij stop. Stop! Dobra, uwaga, zatrzymuję się i uwaga, teraz ty musisz, nie patrzysz i którym palcem gdzieś nacisnąć, naciśnij i wygrywa Purple Guy! Purple Guy, gotowe, mam nadzieję, że wygrywam. Ja zobaczmy, się cieszę. Zobaczmy. Wiem, dlaczego tatuś? On ma jedną subskrypcję, jego kanał wygląda tak. Coś ma jakiegoś shorta z gry. Dlaczego się cieszysz? No bo Purple Guy to jest właśnie taka postać, która jest bardzo ważna w FNAF-ie. Gratulujemy Purple Guy. Wszystkiego dobrego ci życzymy. Napisz nam maila albo skontaktuj się z nami na Instagramie albo na Facebooku i tam wyślemy ci kod z pinem, żebyś mógł wykorzystać 20 zł na co tylko chcesz. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Pamiętajcie o Bartex i... Wielki Tata. Wielki Tata. Ty jesteś troszkę jeszcze za młodki, bo oni grają horrory, troszkę się bać. Ja ostatnio oglądałem odcinek, to aż się prawie skupkałem na odcinku. Tak się wystraszyłem. A ja grałem w to. No, nie chwa się. Uwaga, no to spadamy, to tyle. Trzymamy się, ramy. Nara, nara, pomachaj. Pozdrów może rodziców. Pozdrawiasz? Pozdrawiasz rodziców albo nie, siostrę, brata? Nie wiem, ale ja nie mam brata, mam tylko siostrę. No to mówię siostrę. Siostrę albo brata powiedziałem. Pozdrawiasz siostrzyczkę? Tak? Tak średnio. No dobra, ale to chociaż pomachaj do niej. I do rodziców, i do babci świetnej. Tak? To pozdrawiamy wszystkie dzieci, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Gratulujemy zwycięstwu. Purple Guy, napisz do nas, kontaktuj się z nami. Nara, nara. Powiedz nara. 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 A ty? Nara. Not a Nara.